Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię, widzę bardzo serdecznie. Przypomnę ci na starcie, że taki piękny giveaway jest oczywiście dla was dostępny. Wystarczy dyszkę wpłacić oczywiście na CaseHaga z kodem CROXY, no i możesz sobie takiego pięknego bowina knife'a za ponad kafla wygrać, albo taką emeczkę jako nagroda pocieszenia. Link oczywiście w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl, a my lecimy oczywiście z openingiem na CaseHagu, bo trochę pęgi mamy, nie będę mówił, że nie, a jak mamy trochę pęgi, no to trzeba sobie jakąś taką, wiesz, no mocną bitewkę na sam start zakręcić. Tommy Tomato, 360 zł, skrzynka. Staram się dzisiaj wybierać takie skrzynki dosyć nieoczywiste, których zazwyczaj nie wrzucam i zobaczymy, czy to jakaś się mocno wybija. Oczywiście na wszystko zależy tak naprawdę od farta, więc no wiadomo, że nie można aż tak na to patrzeć, że wiesz, raz dostaniemy złego skina, to znaczy, że cała skrzynka jest do dupy. No ale no tutaj takie pierwsze wrażenie jest dosyć dla mnie ważne. Sushi Master na koniec, 5500 zł. Taka bitwa oczywiście sobie tworzymy. No i zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Dorzucamy bota. Bot Nitro się wylosował, więc zobaczmy, jak tam oczywiście pójdzie na battle. Oczywiście konkursik na skina, tak? Jak chcesz wygrać, ojejku, Tommy Tomato, co ty zrobiłeś? Jak chcesz skina wygrać, sub złone, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda, dołącz już oczywiście kodu CROXY na CaseHagu, jak oczywiście sam pewnie jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj, magiczny plusik i tam sobie kodzik oczywiście CROXY przez 2x wpisujesz, jak przeleci bitwa, to ci dokładnie oczywiście pokażę. No tutaj powiem tak, no ten USP niestety faktor new, 700 zł, zobaczmy jak będzie na skrzynce Kingdom, no tutaj tak, no mogło być lepiej, tak, trzeba sobie powiedzieć, Crazy Pizza, 150 zł koszt tej skrzynki. No i zobaczmy teraz, jak będzie z Bricksem, 190 zł. No niestety tutaj, znaczy no niestety, niestety, jest to profit oczywiście, ale no mogło być lepiej, tak? Tutaj kosta dla mnie, więc bardzo sympatycznie. Kołach Aquamarynka, 103 zł. Zobaczmy, jak będzie dalej. Weird Snail, 320. No, ten Famas, 123. No jakby lepszy stan poleciał tego Famasa, to śmiem twierdzić, że coś nawet więcej mógł kosztować na ten Glock, no 1000 zł, stary, no dlaczego mi to robisz, no, ja tutaj liczę, że ta skrzynka może Sushi Master na koniec odbije dla wuja, no bo póki co ta strata 1000 zł, mamy na wajkę, ona nam naprawdę bardzo pomoże, no i zobaczmy, czy tu będzie jakaś zmiana, strata 300 zł, do mojego przeciwnika, no niestety, no, nic się tutaj nie wydarzy, no a tutaj ta różnica w cenie tych kost, niestety minimalna, ale była. No ale zobaczmy sobie dalej oczywiście jakąś bitewkę, bo nie można się tak poddać, tak? No i no, tutaj przegrana bitwa nie czyni, że przegrywamy wojnę, tak? Dlatego wrzućmy sobie Gearboxa w sztukach dwóch. Tiger Knife też nie będzie w sztukach dwóch. Chinatown, Tortuga, to też chyba jest jakaś nowsza skrzynka. No wrzucę sobie, poklikam coś. 5800 zł koszt tej bitwy. A wrzucę teraz na trzy osoby może, co? Bot Poker, Bot Giorgio, więc zobaczmy, jak nam na tej bitwie pójdzie. Pierwsze otwarcie, 213 zł. No mogło być lepiej. Ojejku, tutaj teraz ta M-ka. Ale no tutaj słabiutki stan. 840 zł na szczęście. Tylko, ale patrz tu, co się dzieje? 8 koła dla nas spada, stary. Skrzynka za 390 zł. Przypominam tylko. Ej, czekaj. Nie, powiem tak. Jeżeli tą bitwę uda nam się wygrać, to będzie taki banger tutaj. Tylko proszę, żeby tutaj poker nic nie trafił. W ogóle hit, że z dwóch skrzynek Tiger Knife najpierw spada Butterfly, Tiger Tooth, a potem spadałem dziewiątka dla mojego przeciwnika. Przecież jakby to było... No nie wiem, no ja bym się popłakał, stary. Naprawdę bym się popłakał, jakbym był na miejscu tego bota. Zobaczmy, 10 koła w tym momencie dla nas. No tutaj jak pójdzie nam Crystal Knife'y w ogóle, jak bardzo ładnie tutaj rzuciły. Ale tutaj zobaczmy, skrzynia z glovesami, no bardzo przeciętnie. O ile nie dosyć bardzo przeciętnie. Skrzynia Knife 800 ponad złotych dla nas, więc to jest profit. No i skrzynia tutaj ostatnia. I tu się nic nie wydarzy złego, jeszcze dla nas, patrz, hydroponika. I patrz to, 28 koła. Powiem tak, no ta bitwa to definitywnie jest chyba bitwa odcinka. I zobacz, to jest znak, stary, że nie można się poddawać. 20, prawie 9 tysięcy złotych. No jak zobaczyłem tego Butterfly'a, no to tak się cieszyłem, stary. Potem jak zobaczyłem tą N9, no to lekko zdegustowany byłem, ale na szczęście tutaj easy win, tak? Oczywiście kodzik CROXY, klikasz sobie tutaj. Jak dajmy na to, chciałbyś sobie blikiem wpłacić, no to tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x wpisujesz. Masz wtedy dwie skrzynki na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc warto skorzystać. A jak na case
slagu grasz, to nie dość, że możesz wbijać level i odbierać za niego nagrody, to jeszcze im więcej grasz, to tutaj tym większy jest twój cashback i oczywiście w dowolnym momencie możesz sobie go odebrać. Tak samo jak oczywiście daily skrzynki, które oczywiście co 24 godziny możesz sobie odebrać. Sprzedajemy oczywiście te nasze skiny, no bo trochę ich tutaj jest, tak? Więc idziemy oczywiście to sianko wydać na bitwy i zobaczmy, jak na tych bitwach oczywiście nam pójdzie. No jakoś mamy taki duży budżet, no dosyć spory, no to możemy się zakręcić w okolicach tych najdroższych skrzynek, tak? I przede wszystkim możemy je wrzucić tutaj wszystkie na to battle. 14 koła, to jest mocne, tak? No to jest bardzo mocna bitwa, więc zostaw w tym momencie gościu łapę w górę, jak tego jeszcze nie robisz. No może no, tego jeszcze gościu nie robisz. Zobaczmy, 9 skrzynek, no same tutaj węgary. Wśród tych skrzynek, no nie ma, że tak powiem, słabego zawodnika. 800 zł, pierwsze otwarcie, 631 zł, AWP. Zobaczmy skrzynia in love, to już skrzynki powyżej kafla i no 1700 tutaj ten nasz flip, więc bardzo ładnie, 1200 counter snoot, no tutaj słabizna mocna niestety, sushi master, półtora kafla, no im dalej idziemy w las, tym te skrzynki są droższe, no szkoda, że te nasze dropy nie są droższe, bo tak naprawdę chyba no druga skrzynka dała nam najwięcej, tak, a teraz no tak trochę przystopowały te skrzynki, no tutaj blazik, on kosztuje prawie 3 koła, więc bardzo ładnie. Golden Dragon teraz skrzynia. Zobaczmy. Blue Phosphor. Pięknie. 2-3 koła. No fantastycznie. Skrzynia Nitra teraz. Zobaczmy jak Nitro tutaj. Welcome to the jungle. No i powiem tak. No tutaj takie skiny lecą, że przegrać taką bitwę, no po prostu no nie da się, tak? Zobaczmy. Kolejny banger. 3 koła. Kolejny skin. 27 star. Ja nic nie muszę robić. To się samo robi za mnie, tak? Tutaj pęga sama na konto wchodzi. Fantastycznie dzisiaj te bitwy nam oddają. Dlatego poszedłbym jeszcze na koniec na skrzynkę oczywiście tutaj jedną z droższych. 5 takich skrzynek kosztuje nas 10 tysięcy. Jedno takie otwarcie. Zobaczmy. No fantastycznie, panie prowadzący, że nie wyłączyłem szybkiego trybu. A zobaczmy teraz. No te... Przepraszam bardzo, o co tu chodzi? Dobra, zobaczcie, to jest jedno ostatnie otwarcie. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Ojejku. Nie, no dobra, nie mogę z minusem skończyć, tak? Jeszcze raz. 2 oddały otwarcie na szybkim. To chcę, żeby normalne też oddało, tak? Zobaczmy. Ostatni raz. Poproszę. Proficik. Brawo ja, w tym momencie. Za dużo nam oddało chyba, co? 14 koła. Dobra, z takimi skinami mogę kończyć. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Siema.